Kolejny odcinek Urokie od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was do trzeciego odcinka z gry Paper Mario The Thousand Year Door. A dzisiaj nasze główne zadanie to zdobycie kamienia słońca oraz kamienia księżyca. I w tym celu udamy się do Shuong Fortress, ale po drodze będziemy walczyć z wieloma rywalami. Weźmiemy również udział w bardzo dziwnym quizie. A na koniec trafimy do kanałów, gdzie zawalczymy z włochatymi Fuzzies. No więc jak mi dzisiaj poszło i czy udało mi się bezpiecznie wrócić do Petalburgu? Dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No to klasycznie zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Paper Mario The Thousand Year Door, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to zarzuć łapkę w górę, tak jak zwykle mocno mi pomaga, tu poniżej w sekcji komentarzy. No dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag quiz dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobrze, moi drodzy, po tych kilku dniach wracamy sobie do papierowego Mariana, tak jak pisałem na karcie społeczności na głównym kanale. Niestety nie byłem za bardzo w stanie nagrywać aż tyle odcinków, więc musiałem na tym drugim kanale troszkę zaprzestać. I co? Idziemy sobie do tego zameczku. Tutaj badża sobie zdobędę następnym razem. I teraz musimy iść za wioskę, żeby zdobyć dwa elementy do tych kamiennych takich posążków. Dobra. Jezu, ale stęskniłem się trochę za tą grą. Naprawdę. Some stone monsters, okej. Okay. Jakieś potworki mieszkają w Shuong Fortress. Okej. Okay. Dobra. I ta brama ma je niby powstrzymywać, żeby nie wlazły tutaj do tego miasta. No ale w takim razie, jeśli tak mówi burmistrz, no to przejdź sobie. O, przepraszam. Proszę poczekać chwilę. O, jo, siema ziomal! Ale ty fajnie wyglądasz w tej bluzie. Przepraszam za takie krzyczenie, ale panikowałem. Jakby tu zacząć. Nazywam się Kups. Siema Kups. Czyli Gumbella i Kups, dobra. Słyszałem, że podróżujesz, że idziesz, udajesz się do zamku Hooktaila. Hooktail w sumie, bo to jest ona. Mam prośbę. No, wysłuch się, chłopie, postaraj się może. Ja tylko... A, zapomnij, nieważne, zignoruj mnie, nara. Nie. Okej, okay, to było dziwne. Zamiast o co chodziło mu w głowie, to o co chodziło w jego skorupie, spoko. Spoko tekstik. Ej, a mogę z tobą zagadać jednak? Gdzieś ty polazł. Nie gadajcie, że on uciekł. Znaczy, chyba że na razie mam sobie dać spokój i iść dalej, i tyle. A jak sobie skaczę, to takie leciutkie wibracje mam w prokontrolerze, spoko. Dobra, no to idziemy, no jakby... Jak nie teraz, to może później się poznamy. Znaczy, spoiler... Boże, ta muza... Aaaa, moja ulubiona! Spoiler alert, on będzie naszym kolegą! Starpis, yo, dziękuję. Jak najbardziej się przyda, będziemy sobie wymieniać za coś. No i oczywiście postaram się wszystkie uzbierać, tak? Na 100%. Jak nie wszystkie podczas zwykłej podróży, to z czasem i tyle. Żeby zaraz jakiś potworek na mnie wyskoczył. Ja muszę sobie przypomnieć, czy ja mam ze sobą... Pałbloczka, nie? A nie, mam jeden pałbloczek, w razie W. Mam 13 aż itemów, o kurde, będę musiał się pozbywać ich jakoś. No dobra, para gumba. Chyba dobrze zrobiłem, bo w sumie... Tak, to zadziała. Cyk, cyk, oho, mafia kupowa. No to trzeba ich załatwić, kurde. Naskoczę, to pewnie on nie będzie później nas atakował, zobaczymy. Tak, on się położył na Shella, dobra, nice. Tattle robimy, więc to jest idealne, bo musimy posprawdzać wszystkich wrogów. Znaczy, dobrze by wypadało. 4 HP, 2 ataku, okej. Droga do Shuong Fortress, etc. Dobra, to jest kupa trupa, zwykły kupa trupa, okej. Dobra, czy coś potrzebuje... Aha, że jeżeli ich obrócimy w stronę, wiecie, no że na plecach leżą, no to wtedy mają defensa na zero. Skoki i pałbloczki pomagają nam w tym. Spoko, dobra. To się ta informacja bardzo przyda. On dalej będzie leżał, ma 3 HP, nice. Cyk, cyk. No jeszcze Gumbella, oczywiście wiadomo. Headbong. Cyk, cyk i to wszystko. Dobra, zawsze to jest 5 expa, co nie? Mamy 10 HP, mamy 10 flare pointsów i mamy na razie na 3 badże. W sensie 3 sloty badżowe. Dobra, po chłopie. Sprawdzamy wszystko, sprawdzamy. No jakby warto mimo to. Ja lubię akurat te Paper Mario, naprawdę. To są tak super gierki, zwłaszcza te dwa pierwsze. Boże, muszę wrócić w końcu do pierwszej części. Oho, oho. Mogę skoczyć, czy co? No nic nie mogłem zrobić, halo. Co za głupota. No mnie zaatakował, mam się bronić czy nie? Nie można opuścić tej walki, czyli to jest taka wymuszona walka. Patrz na naszą publikę, dobra, to udziki są. A nie, chłop ma kamień. No tak. Okej. On mu...
A, nie ma szans, że on nie rzuci w nas. A, dobra, nie, że jednak może rzucić w nas. Try pressing X. Okej, muszę X klikać w odpowiednim momencie, jeżeli zauważę, że ktoś na publice ma jakiś item, żeby nam zrobić kuku. Ale nie tracimy chyba sobie wtedy tury. From now on, press X, dobra, dobra. Okej, czyli mogą być tacy zdrajcy w publice. Okej, ale są też ludzie, którzy mogą nam coina dać, więc nie pozbywajmy się ich, dobra. I dobra. Czemu hammer? Zadziała normalnie? Zadziałał, no ale ja wolałem jednak aj. O, drzewko spadły elementy tutaj na niego. Ej, bardzo dobrze. Czasem twoje ataki spowodują, że, no, że rekwizyty spadną, ale mogą też na nas spaść, więc uważajmy. Okej. Ale wtedy czy mogę się X-em obronić od tego? Tego już nie pamiętam, tego nie wiem. Dobra. Tego zaatakuj. Ale dobra, przynajmniej on nie zrobi ruchu. O to chodziło, o to chodziło. Ładnie, guard leciał. Dobra, no tego lecimy. I tak za dwójkę przywaliliśmy pięknie. I szybki headbong. Cyk, cyk. Pięknie, piękna sprawa, kurde, lubię to. Lubię te walki, takie nawet najmniejsze. Kiedyś się jakoś speedowałem za bardzo i nie lubiłem walczyć, ale tu exp jest naprawdę ważny, widzowie. Musimy zbierać tego expa, żeby później było ewentualnie łatwiej. Dobra, tu nic. Czy tutaj coś może być? Nie. Tamto drzewkę chyba sprawdzałem. O, coiny. No i oczywiście. Znaczy jeden coin, ale... Pięknie. You struck first. Tyk, tyk. O Jezu, w złym momencie! Aj! Ajajaj. Czy Gumbella da radę skoczyć na kupę trupę, żeby go przewrócić? Pięknie, dobra. Wiem, że on już nie zaatakuje w tej turze, więc normal hammer. Tyk, tyk, tyk. Trudno. Jakby i tak nic się nie stanie złego. Po prostu przedłużyłem rundę niechcący. Nice. To już i tak to przejdziemy. Cyk, cyk. Będzie tam, nie wiem, 6 expa, 5 expa. Zobaczymy. O, bingo time. Czy to będzie coś dobrego, złego? To ja mam chyba kliknąć, tak. Okej, myślałem, że to będzie zupełnie losowa, to po prostu muszę w konkretnym momencie kliknąć, fuck. Dobra, nikogo złego na publice nie było, ja muszę na to się patrzeć, ale będzie mi się to myliło z Paper Mario pierwszym. No dobra, udało się, 6 expa, piękna sprawa, dziękuję, Gumbella, za pomoc. I... Flare Poncik, okej. Pał bloczek, bardzo się przyda. I już tylko jeden slocik na item mam. Dyspaw, dobra, dobra. Or this area darker. Chciałem po prostu tak zagadać do niej. A zaraz, a jak teraz o tak zrobię, to to samo powiesz? Tak, to samo. Czyli w dowolnym momencie klikam X i tyle. Tu coś? Nie. No i tyle. Mamy zamek już? Albo to po prostu jakieś ruiny i to tylko tyle. Nie, nie, nie chcę z wami walczyć. Oh no. Oh fucking hell no. Ja muszę pałbloczka na was użyć. Po to ten pałbloczek był. Wy wyskoczycie mi zaraz. Ajajajajaj. Czy ja muszę wa... Tak, muszę walnąć. Miałem przycisk check, ale po prostu walnąłem. O, fuck. You struck first. Jego muza jak się zmieniła. To nic nie zrobi. Nic, zero. Oni mają za dużego defensa, oni mają dwa. Ja muszę definitywnie użyć pobloczka, żeby ich obydwu przewrócić. No dobra. Czy ja muszę coś kliknąć? Chyba nie. Pup. Okej, i padli. Dobra, po to był pałbloczek. 10 expa, o tak. No to to samo robimy w drugiej walce, tylko że od razu w lewo, bo mnie goni chłop. A nie, dwóch od razu ich padło. No to po to był pałbloczek. Okej, zwolnił się slocik, brać by był. No ale mam jeszcze jednego. Gdyby coś. Tylko że, a mogłem tatlować ich, ja nie wiem, czy oni jeszcze wrócą. Pewnie wrócą jeszcze. Kurde, zapomniałem sprawdzić ich. O, siema, Cooper. Oż ty chamie. Skoczyłem, dobra. O, już myślałem, że nie skoczę. Cyk, cyk, pięknie. Teraz jeszcze drugiego, żeby skoczyć. I będą obydwaj leżeć, więc nic mi nie zrobią. Piękna sprawa. Cyk, cyk. No i dzięki temu łatwo przejdziemy, to nice. Headbong. Pyc, pyc. No, ale żałuję, że nie sprawdziłem ich, naprawdę. Dziękuję za gwiazdki, publiko. Bardzo dobra publika jest. No i co? I na tego sobie skoczmy. Cyk, cyk. To jeszcze i tak w tej turze się nie skończy.
cyk, cyk, pięknie. A ten już chyba wstanie. Dobra, wracamy ogółem, słuchajcie. Okazało się, że w tym momencie wyłączyło mi się nagrywanie. Jeszcze stoczyłem sobie dwie kolejne walki i dopiero zauważyłem, że mi się nie nagrywa. I to jest w ogóle fart, że to zauważyłem, więc po prostu wyłączyłem grę, włączyłem raz jeszcze i skończyłem na samym początku odcinka, więc teraz nadrobiłem te 8 minut, 9 minut, coś takiego. Masakra. Dobra, to jesteśmy tutaj. To jest zaraz tak, para Goomba był. Okej, zawalczymy sobie. O, moneta, no tak. Nie wiem jak to się stało. Pięknie, you struck first, tak samo jak wtedy, idealnie. Trzy para Goomby, damy sobie radę. To od razu będzie szybkie 6 expa, ponieważ na jednego naskoczymy, na drugiego i tyle. A i naprawiłem swój błąd. Jak teraz jeszcze raz to przeszedłem, to sobie sprawdziłem jako Goombella tamtych dziwaków, tym tattle ruchem, wiecie, żeby zapisać w księdze. W księdze wrogów wszystkich, no bo to jest potrzebne do 100% gry. Ja jestem jakby świadom, że chyba później jest taki tryb przejścia 100 pięter. Czy to za pierwszym razem, czy to tam z jakimiś ulepszeniami, że mogę jeszcze raz spróbować. I że będą się wrogowie też powtarzać w razie czego. Pał bloczek, pięknie. Ale... Co chciałem powiedzieć? No, ale jak mogę sprawdzać teraz, to czemu nie, po prostu. Na później to też mi się przyda, będzie z bani. No i właśnie, tutaj są kolejni wrogowie, więc od razu nawalam, tak? I na tym praktycznie poprzestałem, na tym zauważyłem, że się nie nagrywa. Nie wiem, jak z nimi walczyć. Czy oni tak samo będą? Kurde, no, już używałem młotka. What the fuck? Jaka arena. Dobra. To oczywiście od razu tatl robię, żeby ich sprawdzić i zobaczmy, jakie wy macie tu statystyki, bo wy też wydajecie się na takich mocnych, dosyć mocnych. HP 2, ataku 1, ale defense 4. Są cali w kolcach, dobra. Impervious, czyli że ogień na nich nie działa, okej. Even trying to get close enough to walk. Okej, czyli muszę pałbloczka użyć. Użyć itema, dobra, ona już ładnie podpowiada. Mam nadzieję, że jeden pałbloczek starczy, jakby na to. Bo oni po 2 HP to chyba da radę, pałbloczek chyba jest niezależny. Tak, to po to dostaliśmy pałbloczka wcześniej. 14 expa, ej, fajna farma. Yeah! Nice, 64 expa, super. Lecimy dalej w takim razie. Mam nadzieję, że ja będę patrzył, czy mam zatrzymać nagrywanie, czy rozpocznij nagrywanie, bo już jestem obsrany, jak już bym tak daleko zaszedł, nie wiem, pokonał bossa, a tu pff, nie nagrało się. Dobra, otwiera się i co? I to już będzie wszystko? No już nie pamiętam, jak grałem w oryginale. Nie, jeszcze idziemy. Jeszcze cała ta sekcja trwa, kurde. Czy tutaj nie będzie Star Piece? Nie. Trzeba sprawdzać wszystko. Znowu te kupy głupie. Osztycham je! Myślałem, że nie będziesz taki szybki. Ale guard, no ale jeden HP straciłem. Fuck. Dobra, robimy tak, że Goombella robi headbong, żeby go przewrócić. Pięknie. A czy na tamtego będę mógł młotka użyć? Nie. Nie będę mógł, dopóki go nie pokonam. Bardzo słabo, no to będzie skakał zaraz na nas chłop. Ten Goomba z kolcem. Ajajajajaj. Zaraz skoczy. Ten się ruszyć nie może. Goombella oberwała, fuck. No dobra, ale jak musiała, to musiała. Dobra, czyli tak lecimy, najpierw tego zdejmujemy. I teraz będę mógł młotka użyć. Mogłem Power Smasha użyć, tak, wiem, że mogłem. Ale nie wiem, czy mógłbym wtedy na tego Goombę użyć. Czy może na wszystkich? Kurde, mogłem się upewnić. Ale dobra tam. I tak nam idzie bardzo dobrze, nie przejmujmy się, tak. 70 expa, super. 20 ludzi na widowni. Dobrze nam idzie. Tu sprawdzamy, tu Fireflower. Fafała, 14 na 15 itemów, to pamiętam. In coupon. Let's just stay one for... czy to się zalicza jako... 15 na 15, będę musiał wykorzystać. Za darmo możemy się przekimać i odnowić HP. Pięknie, pięknie, o to chodziło, you struck first. Cyk, cyk. No to będzie łatwa walka, tak myślę przynajmniej. Zdejmujemy, no dobra, tego najpierw, żeby się położył do lulu. Teraz headbong na paragumbę. Cyk, cyk, paragumba dead, no i to już będzie łatwiutka walka. Super, pofarmimy sobie tego XP ile się da. Nie ma co uciekać od walk. Nie ma co speedrunować aż tak, to będzie długa gra, to będzie długa seria mimo wszystko. Oho, bingo time. Jest! Trafiłem! Co to mi da? Co to mi da?
Wyleczyliśmy się! O kurde! Darmowe leczonko, piękna sprawa. Ja muszę pamiętać, że w razie czego z tej gwiazdki też mogę się wyleczyć, co nie? Że mam tam, że po 5 HP i 5 FP w razie W. Ale dobra, to sobie zostawiamy na bosika, tak? 50 ludzi na widowni, ciekawe czy ich tylu zostanie. Nagrywa się, nagrywa, dobra. 7, nice. Dziękuję. Zaraz będzie level up. O, mogę się wyleczyć, ale za 5 coinów. To nawet już w taki sposób tutaj to zrobili. Fuck you. Oczywiście, że nie skorzystamy, bo nie ma co. No i co tutaj będzie? Znowu będą te chamy? Zapiszę. Zdecydowanie. Shaving, saved. Czy my będziemy z tobą walczyć, kolego? Oj, chyba tak. No to co, pałbloczek wejdzie w grę chyba. Okej, jesteśmy pierwszymi uczestnikami. A przynajmniej od dawna. Chcesz Sun i Moonstones, dobra. Musisz, o, zawalczyć. O Jezu, jeżeli go pokonam, to dostanę się do tych kamieni, a jeżeli przegram, no to czeka mnie zła, no wiecie, klątwa, tak? Zła przyszłość. No dobra, no I'll take you, no co mam innego zrobić? Chyba, że to jest pułapka i po prostu miałem nie walczyć z nim. What the shit? A to nie jest walka, dobra, o Jezu. 65. edycja quizu. Jesus Christ. Jakie kable, kurde. Okej, jeżeli odpowiem dobrze na 5 pytań, to wygram. Okej, jeżeli źle, no to będę cierpiał. What's hidden in Shwong Fortress? Sun and Moonstones. Tak. To jest moja odpowiedź. Jej, punkcik, czyli jeszcze 4. Aż kawę wypiłem, fuck. Okej. To będzie coraz trudniej, bardzo trudno. Okej. Ale na tym poziomie gry, jak teraz zaczęliśmy, to będzie raczej mało wiedzy. Ile kosztuje jeden mushroom i jeden flower razem? Mam wrażenie, że tamten Fireflower 8 kosztował, a mushroom w takim razie, no to co, to 12? Albo dychę? Kurde, dobra, dawajcie dychę, próbujemy. Aj, źle! Źle, źle, źle. O co ja zahaczam? Kurde, no. A jeżeli 3 źle odpowiem? Dobra, chyba 12 to była poprawna odpowiedź, nie pamiętałem tego. Major w Petelburgu. Uuu. Krup? Uuu, fuck. Jest! Trafiłem! Boże, to było na farta zupełnie. Dobra, będzie coraz ciężej niby. Czwarte pytanie. Where is the Crystal Star? Cooktail Castle. No dobra, to jest easy akurat. To wiedzieliśmy. I co, i to jest wszystko? Czy jeszcze piąte pytanie? Bo nawet jak źle odpowiem, to i tak mam jakby 3 zaliczone, a 2 źle. Ale dobra. Diaboliczne pytanie numer 5. Jak można się dostać z Rochport do Petal Meadows? Through pipe. Przez rurę. No i dobra. O Jezu, spartoliłem tylko z tymi cenami. Zupełnie nie pamiętam. Myślałem, że to kosztuje coś w stylu 5 plus 8. Co nie? Ale no nie było odpowiedzi 13. Jak to brain pain? A, to ja muszę 5 dobrze odpowiedzieć. Jakie postacie w Petelburgu? Kupa trupas. Okej. To easy akurat. Kupy trupy mieszkają. Jaki suspens, tak, mamy to, czyli raz tylko źle odpowiedzieliśmy. Okej, mamy 5 odpowiedzi, dobra, czyli w taki sposób to trzeba było zrobić. Nice! Czy ty się wkurzysz i będziesz z nami walczył? Nie, jednak nie. Całe szczęście. Więc, bardzo jestem wściekły, nie wierzę, że przegrałem. Dobra, muszę cię przepuścić, głupie zasady, wow. Czy to będzie rura jakaś, przejście? Tak, jest rura. Dobra, zapiszmy, żeby mieć to z bani. W razie czego nagrywa się, nagrywa. I lecimy, tylko... Do jakiej miejscówy? To będzie gdzieś w podziemiach? Aż jestem zdziwiony trochę, myślałem, że to on po prostu już nam da i pójdziemy sobie do... What the fuck, sub level, Shwong Fortress.
W kanałach jesteśmy. Multi-bounce patch. Attack multiple foes in order with properly executed. O Jezu, że mogę skakać na jednego, na drugiego, na trzeciego, jak będę dobrze klikał. Czy ja zmieszczę? Zmieszczę multi-bounce'a za jeden jest tylko. Nice! No, ten ruch może mi się bardziej przydać. Oh no, Fuzzies, oh no! Dobra, skoczyłem na niego. Musimy sprawdzić go. Ile was jest? Wy macie chyba po 3 HP. Ale dobra, no trzeba trzeba oczywiście Nie! No gałka w dół, no ile razy mam klikać? Statlować ich. Pic! Nice. 3 HP, atak 1, dobra, czyli trochę po prostu mocniejszy Goomba i tyle. I tyle. Okej. No i mogę zabrać mi HP. Ajajajajaj. Okej. Timing jest bardzo ciężki, żeby nie zabrali HP. Multibounce? No dobra, multibounce, trudno. Okej, zawsze to jest coś, no 3 HP jakby zdjąłem z całej załogi, z całej tej paczki. Fuck, dobra, muszę się nauczyć w którym momencie atakować ich dobrze. Okej, guard, nice, nice. Znaczy, w którym momencie mam blokować? Muszę się tego nauczyć. Cyk, cyk, i tak jeden z nich zostanie, tak czy siak. I wolę, preferuję mimo to tego zabrać. Bo 2 HP w pełni zabiorę mu, no i ten z 1 HP został. Nawet jeżeli coś zabierze, to i tak trudno. Pięknie, pięknie, pięknie. Atak, headbong, nice. I po robocie 9 expa, to jest zawsze coś, zaraz będzie level up. I nie wiem w co iść, czy bezpiecznie w HP, czy może w te badże jednak. Chyba pójdę w HP tak wyjątkowo, wtedy tak nie szedłem w tym pierwszym Mario, ale tutaj bym chociaż te 15 HP sobie zrobił. I miał to z bani. Dobra, idziemy tędy. Nie idzie chłop. No walczymy z kurde! Walczymy z każdym, fuck. Ile was tu będzie? Dwóch? Dwóch, okej, okay. Not bad. To multibounce jest bez sensu, bo wtedy jeden HP z jednego i drugie HP z drugiego i tyle. Muszę się dobrze wybronić i mamy z bani. Teraz mi Mario będzie atakował pewnie. Serio? Dobra, ale on sobie nie przywrócił w ogóle HP. No dobra, trudno. Jeden HP to jeszcze nie jest przeszkoda, tak? Zawsze mogę się wyleczyć, ja mam tyle przecież tych mushroomów. To w ogóle nie jest jakby na razie wyzwanie. Nice. Mamy to. 6 expa, to jeszcze 8. To jeszcze taka trójka tych gówniaków i mamy z bani wszystko. Znaczy wszystko, mamy level up. I dziękuję. Okej, okej, okej. Nie wiem, dlaczego ja tędy idę, chyba trzeba. Może w lewo jest inny kamień, a w drugą stronę inny kamień. Wszystko jasne. Mamy Moonstone'a. I tu... O, ty chamie! Trójka was będzie, na bank. Na bank. Czwórka! Multibounce. No i ładnie! Mają po 2 HP, przynajmniej dopóki mnie jakoś tam nie zaatakują. No i teraz dobrze się bronić. To ważna tura jest teraz. Pięknie. Pięknie. Duże jest jednak okienko czasowe. Pięknie. Super. Dwóch teraz zdejmuję. Jeden Mario zdejmuje, a później... Gumbella. No i ładnie, a i będzie level up. Ale pięknie, ale się cieszę. Cyk, cyk i jeszcze z tym jednym wytrzymać i to już jest wszystko. Będzie 12 expa. Czyli jak on już tak, wiecie, jak on jest na mojej głowie, robi i jak on się tak już zwęża, to wtedy klikać. Jest duże okienko czasowe wtedy. Nice, mamy to. 12 expa, prosta walka jednak. Tylko no tak, no biję po 2 HP, a nie po 3, więc nie mogę i takich od razu wywalić, rozwalić. No i co, no bierzemy sobie HP, no bezpiecznie jednak na razie chcę. Trudno, nie będę miał jakichś zawalistych ruchów jak na razie. Jeżeli chodzi o batch pointy, tak? Ale później idziemy w batch pointy oczywiście. A później nie wiem, flower points chyba z 15 sobie zrobię, no to batch points, a później flower points, tak lecimy. Czyli w miarę niby porówno, ale na razie aż tak na to HP nie będę patrzył. Co tutaj mamy? Gzib. No. No. Muszę coś wyrzucić. Dried mushroom. Bo to tylko... Znaczy mogę użyć niby.
nic to nie zrobi. Mogłem użyć też na innego towarzysza, gdybym miał, to jest spoko. Ale no tak, no wolałem jakby użyć, wyrzucić, na jedno by wyszło. Dobrze, że gra pozwala, wiecie, wziąć item i od razu wyrzucić, a nie, że przepada ten item, bo masz full i tyle. Ale muszę pamiętać, że mam fulla, mam 15, więc jakieś najgorsze rzeczy muszę wywalać. 5 mushroomów to i tak jest bardzo dużo. No i dobra, i znowu te fazy całe. Okej, może być młotkiem. Cyk, 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 pyk. Bo ten power młotek to chyba działa tylko i wyłącznie na... A czy zobaczmy. W sumie mam fulla to... Headbong. Chyba działa tylko na jedną postać. Ten power smash. Ale zadaje z 3 damage'a, jak nie 4. 4 nawet, dobra, okej. No i tylko 2 flare pointsy zabiera. No to dobrze, że zwiększyłem sobie z 5 na 10. Tyle, że teraz będzie zaraz kolejna walka z chyba z 4. Jest flare pointsik z powrotem, nawet 2, czyli w sumie odzyskałem, wyszedłem na 0. Dobra, pięknie. Trafiłem idealnie. No więcej was. God damn it. To co, robimy chyba to samo? No tak, najpierw z headbonkiem. Cyk, cyk. Czy ja teraz po 2 expa zamiast 3 dostaję od was? Tak. Znowu, że... Jeszcze raz, Power Smasha. Tak, na jednym tylko. Chcę mieć już jednego z bani. Nice. To wtedy od razu kolejna tura już będzie tą ostatnią. I co, z Gumbelli zabierzesz? Pięknie. Pięknie. No to robimy już zwykły ataki. Headbong. Nice, nice. I Marian kończy. No dobra, młotkiem niech już będzie. A później sobie w kolejnej walce zrobię tego multibounce'a. Poskaczę sobie po wszystkich i wtedy 4 HP też zabiorę. Będzie pięknie. 6 expa to nie tak źle. Zaraz będzie pewnie 8, jeżeli 4 nas zaatakuje. Tych farzi z całych, tych głuptasów. Jezu, nie lubiłem ich w żadnej grze. W tamtym Paper Mario, w New Super Mario Bros. U Deluxe. Ech. No i dobra, i bierzemy kamień i pewnie... Znaczy, wiecie co jeszcze? O, do. Co tu jest? Fireflower. Okej. Za co mogę zamienić? Boże, ile mam tych? Mystery. O kurde. To za tego liścia, bo... 3 tylko... Czy za mushroom? Ile mam mushroomów? 6 mushroomów aż. Dobra, już... Tos. Niechaj będzie. Nie już walić tego mushrooma, będę mógł zdobywać ich więcej na pewno. To nie będzie duży problem. No i co, i 4 pewnie znowu. Jak żeby inaczej. Tak, oczywiście. Chyba, że... Fireflyer attacks all enemies! Dobra, robimy to. Wszystkich rozwaramy Fireflowerem. Od razu. Po co się męczyć jakby? What the fuck? Po co się męczyć? Mamy z bani i tyle. Fireflyer nie jest drogi przecież. Mamy tyle siana już. Znaczy, ja wiem, 100 dostaliśmy na początek gry. I z powrotem bierzemy grzyba. Piękna sprawa. To chyba nawet gra nam specjalnie to dała, żeby się pozbyć w łatwy sposób ich wszystkich. Więc mamy obydwa już kamyczki. Super. To możemy się wracać. Tu będzie pipe? Nie, to dalej. Brakuje mi naprawdę tego spina z pierwszego Paper Mario, że mogę tak... Golden Fuzzy! Oh no. To jest nasza miejscówka. A wy jesteście żałośni, jesteście niefajni. Okej. Okay. A teraz skoczę ci na ryj. No i nie mogę się pewnie wybronić, nie. Czyżby miniboss jakiś czy coś? Ale sprawdzimy go, no. Użyjemy sobie. Jeden chłop, dobra. On może być po prostu mocniejszy. A tak, Tattle, sprawdźmy go. Chcę sprawdzić. Ty, do encyklopedii. Nice, jak idealnie równo. 10 HP, ej, to nie jest źle, to po prostu poskakać i tyle. Aha, on nie będzie nam zabierał... Spoko. Spoko, nie będzie nam zabierał w ogóle HP. No to co, młoteczek mocny i tyle. Power smash. Flare pointsy po to mamy, żeby wykorzystywać w takich momentach, moi drodzy. Okej, okay. Jeszcze raz sobie... Czy ty chyba, że sklonujesz się? Oh no. Przywołasz ich. What the shit? No nie za dużo was trochę?
Oh fuck. To było straszne. Co jest? Ej, to jest ciężkie. Nie wiedziałem. O ty chamie. Znaczy nie będę to hordy bił, tylko od razu na niego. Fuck. Dobra, zdenerwowałem. Nie. Zdenerwowałem się tak porządnie. Nie mogę. Wow. Oni dalej żyją. Oho. Fuck. Źle. Oj, oj. No w złych momentach ja trafiam ciągle. Ej, to jest złe. Ej, to jest, to już mi się nie podoba. No fucking way. No ja muszę... Ja muszę użyć Sweet Treat. I tyle. Dobra, muszę strzelać, trafiać. O fuck, poison, no! No! Dla Gumbelli coś. No, trochę HP poszło dla niej. O fuck, źle jest. Nie fajna to jest walka jednak, to jest taki mini bossik jednak. Wrócili. Naprawdę ciężko jest omijać. Dobra, w końcu. No niech ten chłop dednie. No nie mogę go pokonać. No nie mogę wcelować przez to, że nic nie widzę. Ja wiem, mógłbym najpierw tą hordę pokonać, ja wiem. Oh, god damn it. Lecimy w Five Flower, rozwalamy. Bo już za trójkę to rozwalę go całkowicie. Horda to już tam palniko, ale chodzi o to, że za trójkę już ten padnie. Jezu Chryst, a 20 aż expa. Ale bardzo dobrze. Przedłużyła się ta walka, tak powiem, szczerze. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie ciężko. Ile ich tu jest na ekranie? Dobra, poddaliście się na ara. Sio. Sio mi stąd, idziemy. Ja już nic tu więcej nie potrzebuję. Karamba, ale zaraz się wyleczymy, to na spokojnie. Mogę zapisać gierkę? Mogę. Pytanie, czy teraz jak będę wracał, to będę miał tutaj sporą ilość wrogów. Chyba nie. Chociaż, no jednak mam. O! Profesor Frankly, dobra. Mamy maila. X, znaczy plusik, boże, jaki X. No wiem, widzę, chcę kliknąć. Dobra, mogę też w menu patrzeć, okej. Okay. Niektórzy używają menu. About mail. Dobra, że będziesz dostawał takie maile. No ja po prostu masz nadzieję, że wszystko jest fajnie i git, jaka fota. Dzięki, mordo. Dobra, wyleczmy się za tego piątaka, bo to aż szkoda. Czy chcesz z nimi walczyć? Dobra, powalczmy, to jest exp zawsze. Jakby no... Szybkie to będą walki raczej. Cyk, cyk. Nie muszę chyba z każdym, ale no... To będzie fast. Jump, jump, jump. Bo exp naprawdę, naprawdę, naprawdę się przyda. Co ty masz za itemka tam jakiegoś? Chyba, że to badge, ale nie, badge'a raczej nie możesz mieć. Dobra, i zaraz po tej turze będzie z bani. To jest zawsze 6 expa. A mi bardzo zależy na tym wczesnym etapie na expie, żeby dobrze nam te walki szły, podchodziły. Cyk, cyk, cyk. A mówię, ja speedruna nie robię z tej gry przecież. Okej, okay, dziękuję. 24 osoby na publice. Mam nadzieję, że ja w ogóle kamerką nic nie zasłaniam. Staram się pod HP dawać tą swoją kamerkę, tak uniwersalnie. No chodź, no chodź. What? Obroniłem się, ale jakim kosztem? No i... No i ciul, no i chłop mnie zaatakuje. W sensie ten Goomba. Nienawidzę! Po prostu, nienawidzę. Ja pierdykam. No dobra, dawaj Goomba, jak potrzebujesz tak bardzo. Karamba! Dobrze jednak, że dałem sobie więcej tych HP. No, 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 no. Na odwrót, nie chcę marnować tej tury. Hairbong. Cyk, cyk. Ależ to chamskie, naprawdę. O, bingo time. Ne. Hammer. I rozwalamy gnoja. Czy
czyli przechodzimy to... Powrót mamy ten sam, co nie, walczymy z tymi samymi. Ale dobra, no to zawsze się będzie, o, ta gwiazdka odnawiać, będzie expa. Może będzie kolejny level, wątpię trochę, ale może. Ale to jest dziwne, wpadłem w tego... Klauskal, patrz! Patrz jednak! Jeżeli mam mniej niż 5 HP, dobra, na razie i tak tego nie założę. Mniej niż 5 HP to tak jak w tamtym Paper Mario, że wtedy jest szansa, że mnie wróg nie trafi swoim atakiem. Ej, tak jest ich mniej. To chyba był jakiś jeszcze wtedy, a nie ma. Tu nie musimy walczyć, ej, tu nie będzie dużo walk, to warto zawalczyć jednak, a nie marnować, wiecie, tego braku expa. Pięknie. Zawsze dzięki temu szybciej walka pójdzie. Cyk, cyk, no grzyba przyjmę, no jakby mam wolny slocik chyba. Czyli jeden. Zawsze to będzie 6 expa. Cyk, cyk, z całej tej walki. Szybciutko pójdzie. Nikt na publice? Nie, w ogóle przestałem patrzeć znowu na tę publikę, że czy ktoś rzuci we mnie, czy nie. Powinienem patrzeć. Okej, 62. 179 coinów, no not bad. Dobra, dzięki kolego, zawsze coiniki 2. No, nareszcie, kurde, myślałeś, że mnie chłopie tutaj zaskoczysz. No to będzie szybciutkie. O drugiego teraz trzeba tak zdołować. Cyk, cyk, cyk. Czyli to samo jak wtedy. Ty masz jakiegoś kupa szela w zanadrzu. Ale to nie jest chyba item tak dla mnie do wybrania. Chyba nie. Mhm. Okej, nie ruszacie się, dobra. Na jedno wyjdzie. I tak jeszcze jeden zostanie. Już nic nie zrobicie. Pięknie. To będzie 4 expa z tego. Cyk, cyk. Okej. Dziękuję za te gwiazdki, i tak się nie przydadzą. Jump, normal jump. Nice, i po walce. No dobra. Super jest ta muzyka, naprawdę skoczna taka. Fajnie, że jest dynamiczna muzyka w tych walkach. No i okej, wracamy się. To jeszcze nie będzie chata, jeszcze chyba jedna sekcja, tak. No to też powalczymy jakby, co tam. Będzie akurat 40 minut odcinka jakoś. Pięknie. I co, będzie z Koopa Brotherem? Tak, i pał bloczek. Bierę, bierę od razu. To będzie szybsza walka na pewno. To się chłop podłoży. Ja! Mhm, atak. Headbong. Cyk, cyk. I poproszę, ostatni atak i będzie pał bloczek dla nas. Może on się do zamku przydać. Ja coś tak podejrzewam, że... Że będą tam jacyś wrogowie właśnie ze skały. Że nie będzie się dało jakoś ich inaczej pokonać, kurde. Dobra, mamy to. Kolejny exp. Jest pałbloczek dla nas, super. I mamy chyba full ekwipunek znowu. Ja pierdykam. Nienawidzę. Dobra, najpierw tego, tak czy siak, na jedno wyjdzie. Już mniej więcej, chłopie, nie zaatakujesz. Będzie 74 expo, to też jest bardzo spoko. Ponad level sobie dzięki temu zrobimy, ponad. I ostatni raz, normal jump oraz headbong, cyk, cyk. Na razie to są takie proste walki, ale jak pójdziemy do zamku w kolejnym sobie tam odcinku, to będzie zabawy. Będzie dużo zabawy. 4 expa, nice. Szkoda, że nie mogę tego zeskipować jakoś, po prostu iść dalej i tyle. Co mi dasz? Player pointsy, okej, tak miałem fulla. O, ostatnia walka. Ostatnia walka będzie. Cyk, cyk. I od razu atakujemy tego kupę trupę, kurde. Naprawdę szkoda, że nie mogę jak na razie robić jakichś ataków za 3 HP. Wiecie, że moje buty lub mój młotek są mocniejsze. Nie mówię już o atakach tych dodatkowych za flare pointsy, tylko bazowe. No dobra. Okej. I to będzie tyle. Kolejne 4 pięknie expa. To żeby mieć 40 expa, to muszę takich 10 walk, a jak chcę 80, to 20. Ajajajajaj. No ale nie będę tu siedział, nie będę aż tak bawił się tym expem. W zamku na pewno będziemy mieć level up i może jeszcze drugi level up i w końcu wychodzimy z tego Shump Forest, czy jak to tam się nazywało. Dobra, Petalburg, dobry. RDM Registration, okej, okay, yo. Drogi Mr. Mario, dziękujemy za zarejestrowanie się w Rochport Direct Mail. A, dobra, że chodzi o te maile.
Okej, okay, profesor nas zarekomendował, no, zreferował, dobra, dobra. Będziemy dostawać czasem informacje. Boże, spam na maila, no. No fucking way. Czy ja muszę teraz się skonsultować z tobą tutaj w tym mieście? Znaczy w tym, czy nie? Że mam już te... Mam, tak, znakomita robota. Okej, okay, secret pipe, dobra, go show. Dobra, dobra, mamy wszystko, nice. Zrobiliśmy to, czyli po prostu on nam tylko potwierdził, że jesteś dobry, Murphy. Jestem Mario, kurde. Czyli co, wyleczymy się, zapiszemy grę i to na razie wszystko będzie. Czy ja chcę jakieś itemy przechować? Nie, na razie mi te itemy pasują, jakie są w ekwipunku. Nie chce mi się niczego przechowywać. Prześpijmy się. Użyjmy kuponu, zwolni się akurat. Nie wiem, czy akurat potrzebuję, czy mam full HP, czy nie. Ej, daj się skipować, to spoko. Yo, możemy sobie spanko skipować. Dobra, to sobie zapisuję grę i tyle. No okej, moi drodzy, to była taka dosyć dziwna przygoda, bo poszliśmy w jednym kierunku i wróciliśmy, ale dużo się działo, dużo było walk, więc w porównaniu do poprzedniego odcinka było lepiej, więc ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej, hej!